czasie okupacji ja miałem taką koleżankę, która taką sympatię ze szkoły jeszcze. Jej ojciec był przed wojną w policji jakimś podoficerem, ale takim w administracji policji. On był sierżant, starszy sierżant może. I oni mieszkali w Jabłonnie. W Jabłonnie w powiecie sokołowskim. Ja do niej na rowerze z Sokowa, to jest mniej więcej jak do Stedyni, bo to było 20 kilometrów, może mniej trochę niż 20. Nie ma złej drogi do swej niebogi. Były obręcze drewniane i w środku dętki. I żeby założyć na drewnianą obręcz, tą, jak się złapało gumę, trzeba było dużego wysiłku i umiejętności, żeby takim ruchem naciągnąć to, bo jak się nie umiało tego zrobić, to jak się ciągnęło jeden koniec, to ten drugi wyskakiwał już. Tak, drewniane obręcze. Ja do niej tam jeździłem i któregoś dnia przyjechał tam taki w naszym wieku, może z rok starszy, chłopiec, z którym już na tych tajnych kompletach myśmy jeden rok przeuczyli się wspólnie. Czyli on był jej kolegą i moim kolegą. I się okazało, że on ma worek i w tym worku ma pełen worek granatów, tych polskich granatów, nie te niemieckie z rączką, tylko tych jajowatych takich. O. Bo on właśnie przewoził to z oddziału, bo on przestał chodzić na te komplety, zniknął nam i potem w którymś momencie ja go tam spotkałem, jak on przyszedł i nikogo nie zdziwiło w tym domu. Czyli się okazało, że ten dom był jakimś punktem w tym systemie podziemia, tak.